W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do Bazyliki Świętego Ludwika Króla i Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach Panewnikach. Bazylika jest neoromańskim kościołem klasztornym z początku XX wieku. Jest centrum pielgrzymkowym w okresie Bożego Narodzenia ze względu na budowaną rokrocznie szopkę. Wraz z przyległą Kalwarią miejsce kultu Męki Pańskiej. Jest kościołem parafialnym dla prowadzonej przez franciszkanów z prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zakonu braci mniejszych w Katowicach. W XIX wieku franciszkanie z Góry Świętej Anny często przybywali na teren rozwijającej się w sensie przemysłowym i demograficznym wschodniej rubieży Górnego Śląska. Panewniki, dzisiejsza dzielnica Katowic, tak jak sąsiadujące z nim osady, leżały wówczas na terenie Cesarstwa Niemieckiego. Sprowadzeniu franciszkanów na stałe na teren Panewnik zadecydowały względy duszpasterskie. Zwiększała się liczba mieszkańców zarówno Panewnik, jak i pobliskiej Ligoty. Kościołem parafialnym była świątynia w Mikołowie, odległa w linii prostej o 7 km. Teren pod budowę kościoła i klasztoru w Panewnikach kupiono od Joanna Kupnioka za 12,5 tysiąca marek niemieckich. Kupno 8 hektarów nad Kłodnicą, na których dzisiaj stoi zespół klasztorny oraz sąsiadująca Kalwaria, zaangażowany był ksiądz Ludwik Skowronek z Bogucic. To on wpłacił zaliczkę w kwocie 1300 marek. Pozostałą sumę wrocławska kuria diecezjalna uregulowała z pieniędzy pozostawionych na cel misji franciszkańskiej przez księdza Józefa Raszka z Lipin. Historia Żubka. Święty Franciszek z Asyżu w roku 1223 urządził pierwsze misterium bożonarodzeniowe w skalnej grocie w Grecjo. To wydarzenie zapoczątkowało piękną tradycję budowania monumentalnych szopek w świątyniach franciszkańskich i w całym kościele. Początek szopki w Panewnikach, zależnie od źródła, datuje się na rok 1508 lub 1913. Pierwszym budowniczym był brat Ubart Miera, a najwcześniejsze żłobki były ustawiane po prawej stronie kościoła, w miejscu dzisiejszego ołtarza świętego Antoniego. Były one bez tła. W roku 1926 szopka uległa powiększeniu i zmianie. Dzięki zawieszeniu kotary, na której przedstawiona została Jerozolima, dodano głębi perspektywie. Lata 30. przyniosły kolejne zmiany. Ze względu na nowo powstały ołtarz świętego Antoniego, szopka została przeniesiona na lewą stronę kościoła. W tym samym czasie zmieniła się także sceneria, w której rozgrywało się Boże Narodzenie. Jasne niebo zostało zastąpione nocnym, gwieździstym nieboskłonem. W roku 1947 przeniesiono szopkę do głównego ołtarza, a w roku 1981 przywieziono oryginalną figurę Dzieciątka z Betlejem. Następcą brata Ubarda był brat Fabian Frytz, a później budowniczym szopki został Franciszek Falkus.
1996 roku głównym budowniczym jest rzeźbiarz i artysta ludowy Paweł Jałowiczor z Jaworzynki Trzycatka. Panu Pawłowi pomaga liczna grupa wolontariuszy i braci franciszkanów. Aktualne wymiary żłóbka. Niebo 5,2 metra wysokości i 12,4 metra szerokości. Panorama 6 metrów wysokości i 15 metrów szerokości. Cały żłóbek od szczytu nieba do posadzki ma 18 metrów wysokości, 10 metrów głębokości i 15 metrów szerokości. Do budowy całej scenerii żłóbka wykorzystuje się około 120 różnych figur, drewnianych, gipsowych i z masy żywicznej. Również wypchane zwierzęta oraz wiatraki, młyn, studnie, szyb górniczy, domki, ogniska, drewniane ogrodzenie, choinki, mech leśny i inne. Ponadto setki żarówek i około 2 km przewodów elektrycznych. Najstarsze figury, pastuszek i kobieta z dzbanem, według ustnych przekazów liczą około 130 lat. Figury są różnej wysokości, największe mierzą 150 cm. Przybyli do Starych Panewnik w roku 1902. Franciszkanie zaadoptowali na potrzeby kultu zakupiony dom przy ulicy Panewnickiej 439. W roku 1905 zniesiono kopię groty lurdzkiej nad Kłodnicą, obecnie na terenie Kalwarii Panewnickiej, gdzie można było odprawiać msze święte w okresie letnim. Ustanowieniu tego miejsca kultu sprzeciwił się naczelnik powiatowy Johan Bielecki z Burcek, związany z Richardem Holcem, współzałożycielem Katowic. Ostatecznie orzeczenie starosty pszczyńskiego hrabiego von Heikinga spowodowało wycofanie zarzutów Bieleckiego. Po dokończeniu groty w roku 1905 przystąpiono do budowy klasztoru i kościoła według projektu franciszkanina brata Mansuelsa Fromma. Tego samego roku otrzymano zezwolenie władz w Berlinie. Prace budowlane rozpoczęto 4 października od odprawienia mszy świętej przez przełożonego kustodii świętej Jadwigi ojca Krystiana Kozubka. Do tej jednostki administracyjnej należeli zakonnicy przybyli na Górny Śląsk. Kamień węgielny pod kościół wmurował dziekan z Mokrego, ksiądz Ryszard Stechr, 1 lipca 1906 roku. Oprócz tradycyjnego żłóbka w bazylice można również zwiedzać żłóbek ruchomy. Wychodząc głównym wyjściem z bazyliki, należy kierować się w prawo. Codziennie przed rozpoczęciem budowy odprawiono krótkie nabożeństwo, a w grocie mszę świętą. Zatrudnionych było około 200 robotników, w tym wielu ochotników z okolicy. 29 września 1907 roku ksiądz Ludwik Skowronek poświęcił 5 nowych dzwonów dla klasztoru. Wtedy też zamieszkali w nim zakonnicy. Roboty stolarskie, ciesielskie i kowalskie wykonywali w wybudowanych przy klasztornych warsztatach bracia zakonni. W roku 1908 stawiono witraże i położono posadzkę. Półtora miesiąca trwało umieszczanie na kopule półtoratonowej figury świętego Franciszka z Asyżu. Budowa całego zespołu klasztornego kosztowała 1 166 215 marek, nie wliczając bezpłatnych, dobrowolnych prac ludności oraz ofiar materialnych darczyńców – drewno, piasek, kamień i tym podobne. Thank you.
Kościół konsekrował 19 lipca 1908 roku kardynał Georg Kopp. Uroczystość zgromadziła 80 tysięcy wiernych. Do stacji w Ligocie uruchomiono ponad 50 specjalnych pociągów. Do Panewnik przybyli w tym dniu pochodzący z Górnego Śląska posłowie do parlamentu pruskiego. W początkowym okresie działalności franciszkanów w Panewnikach spotkali się oni z ostrymi atakami prasowymi. Prasa niemiecka posądzała zakonników o bycie siedliskiem polskości, zaś prasa polska o germanizację. Nabożeństwa i msze święte były odprawiane po łacinie. Ataki dotyczyły kazań głoszonych zarówno po polsku, jak i po niemiecku. Ołtarz główny świątyni ukończono w lipcu 1909 roku. Stację Drogi Krzyżowej poświęcono 13 lutego 1910 roku. Kościół zamierzano wyposażyć w oświetlenie elektryczne, ale stało się to możliwe dopiero w latach międzywojennych. Po Soborze Watykańskim II przebudowano prezbiterium, kierując się zasadami reformy liturgicznej. Kościół ten jest bazyliką mniejszą od 12 listopada 1974 roku. Tytuł nadał papież Paweł VI. Od 1908 roku lub od 1913 roku w bazylice budowana jest szopka, która obecnie jest największą w Europie ołtarzową szopką. Na wnętrze bazyliki składają się trójdzielny korpus nawowy, transept i dwuczęściowe prezbiterium. Bazylika ma długość 76 metrów. Jej wewnętrzna szerokość wynosi 20,5 metra. Nawa środkowa ma wysokość 17,5 metra. Nawy boczne 7 metrów. Sklepienie krzyżowo-żebrowe z gurtami opiera się na systemie filarów i kolumn. Konsole głowic filarów ozdabiają anielskie głowy. Po obu stronach nawy środkowej w galerii blend arkadowych umieszczono w roku 1963 malowidła autorstwa Norberta Paprotnego ze scenami z życia świętego Franciszka z Asyżu. W nawie głównej i transepcie zamieszczone są stacje drogi krzyżowej wykonane przez firmy niemieckie w Trewirze i Glabdach. Po lewej stronie nawy głównej znajduje się ambona, po prawej rzeźba przedstawiająca świętego Ludwika Króla, pierwszego patrona panewnickiej świątyni. Ze żłóbka ruchomego można przejść na teren ogrodu klasztornego do żywego żłóbka, którym atrakcją są żywe zwierzęta. Kucyk, oślica, alpaki, bażanty,
kaczki, kury, gołębie i świnki wietnamskie. Przez cały czas trwania żubka organizowane są adoracje dla różnych stanów i grup z udziałem biskupów katowickich. O, rosołek. Królik europejski. Merda ogonkiem fajnie. Istnieje możliwość skorzystania z ciepłych napojów i ciasta w starym reflektarzu, wychodząc z ogrodu klasztornego.
Można również odwiedzić herbarium i najnowocześniejsze multimedialne muzeum misyjne. Kręte ścieżki doprowadziły nas już do bramy klasztornej. A ja dziękuję za uwagę. Proszę o komentowanie, lajkowanie i subskrybowanie mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.